Lustro dla wszystkich zakochanych z kontaktem lub bez kontaktu. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa. Dzisiaj czytanie jedno w całości, czyli proszę oglądać od początku do końca, z jednej talii Lenormanda. To jest ta sama talia Lenormanda, jak widzą Państwo. Oczywiście mam dwie po każdej stronie lustra, będziecie. Z jednej strony lustra jesteście Wy, osoba pytająca, z drugiej strony lustra jest osoba Wasza ukochana, więc dwie talie, ale to jest ta sama talia Lenormanda. Kochani moi, oczywiście cieszę się, że jesteście i bardzo zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam do lajkowania, czyli dajcie kciuczek w górę lub napiszcie też komentarz. Ja czytam komentarze, kochani, codziennie. Cieszę się, to mnie inspiruje i motywuje, także proszę, bądźcie aktywni, zaznaczcie swoją obecność na moim kanale, napiszcie mi coś króciutkiego lub Waszą historię, lub wyślijcie smajlik. Wszystko jest ważne dla rozwoju tego kanału. Kochani moi, zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Jeśli pragniecie, żebym Wam powróżyła z kart, to napiszcie mi na e-maila. Adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach, na czacie, wszędzie na moim kanale jest mój adres e-mailowy wyświetlany. Napiszcie, że chcecie wróżbę osobistą, indywidualną i ja wtedy wyślę Wam oczywiście wolne terminy i warunki takiej wróżby. Wtedy ta wróżba, jeśli się umówimy na termin, jest dokładniejsza, ponieważ dotyczy tylko i wyłącznie Waszego problemu, Waszych zdjęć, Waszych dat urodzenia, więc zapraszam. Teraz oczywiście zobaczymy sobie Wasze najpierw myśli, Wasze uczucia i Wasze zamiary. To jest strona lewa, właśnie ta pierwsza, którą teraz rozkładam. I po stronie prawej jest Wasza osoba ukochana. Co myśli, co czuje i co zamierza Wasza osoba ukochana. Myślcie o Waszej osobie ukochanej, niezależnie czy jest to kobieta czy mężczyzna. Ok, już mamy, kochani, i zobaczymy. Wasze myśli. Jesteście tu jacyś obciążeni, zablokowani, jakiś balast jest, nie wiem, może góra problemów, których nie możecie rozwiązać. Jest tutaj ciężka, mozolna jakaś droga. Nie wiem, jakieś przygniecenie wręcz sprawami, które Was obarczają. Jest w Waszej głowie blokada i są jakieś kłótnie, sprzeczki, frustracje, dyskusje, być może konflikty, które Was obciążają, tak? W głowie Waszej osoby ukochanej jest pozytywność, nadzieja, że wszystko się jeszcze dobrze poukłada i wyjaśni, chęć harmonii i balansu, chęć seksualności, chęć rodzinnej atmosfery. Także ta osoba, niezależnie jakie problemy są, jakie kłótnie czy dyskusje były, dylematy, obciążenia, chce ta osoba znowu harmonii, balansu i zgody. I ma bardzo dużo nadziei, że wszystko się wyjaśni. Wasze uczucia. Wy, kochani, wasza osoba pytająca, chcecie spotkań, kontaktów, komunikacji z Waszą osobą ukochaną. Ta osoba ukochana, myślicie, że jest Wam dana z przeznaczenia, że jest Waszym przeznaczeniem. Jest to osoba dla Was bardzo ważna, bardzo istotna i myślicie, że jest to związek bardzo, bardzo ważny, tak? Jakiś z przeznaczenia. Także chcecie kontaktów z tą osobą, nie chcecie oczywiście palić mostów za sobą. Wasza osoba ukochana w sercu ma chęć rozmowy, chęć komunikacji, chęć wyjaśnienia czegoś, jakiejś, nie wiem, zdrady, fałszu. Ta osoba jednak, wasza ukochana, nie pokazuje prawdziwego oblicza, prawdziwej twarzy, coś być może ukrywa, coś zagrywa, coś
udaje, być może nawet działa na dwa fronty, na dwa, trzy fronty nawet. Na pewno nie pokazuje swojego prawdziwego oblicza, w sensie swoich prawdziwych uczuć, tak, emocji. Lub właśnie ukrywa jakiś inny romans, ponieważ mamy tu działanie na dwa, trzy fronty. Lub być może ta osoba Tobie nie ufa. Tobie nie ufa, myśli, że Ty zdradzasz lub Ty nie pokazujesz swoich uczuć prawdziwych, autentycznych, że Ty może spotykasz się jeszcze z kimś innym. To należy wyjaśnić. Osoba będzie się z Tobą kontaktować, będzie komunikować. Wiadomość już lada moment przyjdzie. Następnie, kochani, Wasze zamiary. Zamiary Wasze, osoba pytająca, chcecie się spotkać, chcecie gdzieś może pojechać w podróż z Waszą osobą ukochaną, czy chcecie do siebie, jeśli dzieli Was jakaś odległość geograficzna, niezależnie czy to jest, czy to są 2 km, 20, 200, 2000, jakaś odległość geograficzna, chcecie się spotkać, chcecie przyjechać, czy pojechać, chcecie, żeby on, ona przyjechała, chcecie może wybrać się we wspólną podróż, by mieć ze sobą, spędzić ze sobą czas, tak? I bardzo dużo emocji. Emocje, które będą się rozwijać, które będą pływały w tej wewte, które nie dadzą Wam spokoju. Dużo emocjonalności, dużo uczuć, tutaj zamieszanie wręcz uczuciowe, tak? Jest też seksualność, zbliżenie, chęć seksualności, chęć, tak jak mówię, zobaczenia się, podróży, czy też dużo emocjonalności w najbliższym czasie, w najbliższych 3 miesiącach, ponieważ na 3 miesiące są moje wróżby. Natomiast zamiary Waszej osoby ukochanej. Ta osoba Was gdzieś obserwuje, podgląda. Nie wiem, czy na socjalnych netzwerkach podgląda Wasze zdjęcia, co postujecie, co piszecie, gdzie jesteście, gdzieś Was podgląda, coś się o Was dowiaduje, patrzy być może na Wasze zdjęcia, przygląda się, myśli, obserwuje. Chce być ta osoba z Wami szczęśliwa, szuka szczęścia, pomimo że koniczyna mówi o szczęściu krótkotrwałym, o szczęściu, które jest takie powierzchowne, które szybko więdnie, tak? Ale ta osoba chciałaby z Tobą być szczęśliwa i chciałaby, się, by to szczęście się rozrosło, umocniło, tak jak dom, żeby było silne, żeby się wzmocniły Wasze kontakty, Wasza relacja. Ogólnie, kochani, karty po stronie Waszej osoby ukochanej są pozytywne, pełne nadziei, pełne chęci rozmowy, chęci bycia szczęśliwym, by się Wasze kontakty rozrosły. Również Wy nie chcecie palić mostów, chcecie się spotykać, chcecie pojechać do Waszej osoby ukochanej lub żeby osoba ukochana przyjechała do Was, lub chcecie wyjechać z tą osobą na parę dni, by się spotkać, by się tutaj pięknie do siebie zbliżyć jeszcze. Niemniej jednak jest jeszcze dużo do przerobienia, dużo blokad, dużo obciążeń, dużo balastu, czyli coś jeszcze należy tutaj przerobić, coś jeszcze należy naprawić. Też tutaj sprawa tego fałszu, tej dwulicowości, tego ukrywania uczuć. Także, kochani, jeszcze na pewno jest tutaj przed Wami 3 miesiące jakiejś pracy nad tą relacją. Ale bądźmy dobrej nadziei, ponieważ karty kończące są pełne nadziei na lepsze emocje, na lepszy rozwój tej relacji. Do usłyszenia, moi kochani. Proszę, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do usłyszenia już wkrótce.